Nie jest tak, że sobie wrysujesz coś takiego i odziała. Musisz te partie włosów też sobie wyobrazić, że one wychodzą z konkretnego miejsca na głowie. To teraz ja te kartkę zaginam w tę stronę. I tu będzie jedno oko, tu będzie drugie. Tu, żeby oddzielić twarz od włosów, to tu dałem mocny line art na twarzy. Cześć, ja jestem Naucz się rysować mordy z chińskich bajek. Zapraszam na tutorial. Siema. Myślisz anime mordy, nie? Nie wiem, widziałeś jakieś takie anime w telewizji? Rozśmiesza nas, gdy śmieszny zrobi trik. Anime mord jest znacznie więcej, bo można robić bardziej płaskie, można robić mniej płaskie, wszystko zależy od tego, co chcesz robić. Jarać blanty. Jak chcesz robić fajne mordki, to sugeruję się zapoznać ogólnie z planami twarzy i też mam film zrobienia mord, to sobie możesz obejrzeć go. Pewnie sobie już próbowałeś znaleźć albo jakiś tutorial widziałeś i tam siedzi pani i mówi: dziś wam pokażę, jak rysować anime buzie. Natomiast usta określa niżej położona krawędź okręgu. Tak mniej więcej w połowie odległości pomiędzy tym łuczkiem a brodą. Próbuję podzielić, nie ma trzy części. Odległość między oczami lub też miejsce znalezienia się nosa. To nie rób tak, to nic ci nie da. Co z tego, że sobie narysujesz jedną mordę taką? O, kółko sobie narysuj, sobie zrób to. O tak, se zrób. Nieważne to jest, że tu 1/8 jest. Zobacz, tu jest 1/8 odległości między nosem a ten. Nieprawda. Ludzie mają różne proporcje, nie ma co liczyć. Nie ucz się na pamięć, że to jest w połowie, a to jest jeszcze w połowie, a to jest, że jeszcze w połowie. Jak nie wiesz, jak coś zrobić, to weź serewkę i se sprawdź na tej rewce, jakie są te dystanse, nie? I se sprawdź, gdzie te oczy masz. Nie są idealnie w połowie, dlatego że ona patrzy trochę w dół. Albo nie wiem, ma wodogłowie i ma większy płat czołowy. Masz dwie mordy pod tym samym kątem i co? Tu masz większe oczy, tu masz mniejsze oczy, to co? To znaczy, że ta morda jest zła, a ta jest dobra? Widzisz, jak mi się proporcje na twarzy pozmieniały? I co? Też działa. Można, można. To jak masz tą anime mordę, to musisz wiedzieć, jak ją skonstruować i weź serewkę, jak se rysujesz. To koło nie jest złym pomysłem, bo to nam może służyć za potylicę. Tu jest w środku mózg. Jak już ten mózg masz, to pod spodem będą oczy, będzie nos i będą usta, nie? Więc tu se zbudujesz mniej więcej coś takiego. Ja bym chciał, żeby ta morda patrzyła tą stronę bardziej, do góry jakoś tak lekko. Więc sobie zaznaczam, środek nie tu, w tym miejscu, tylko zgodnie z perspektywą, gdzie on leci, nie? Poniżej muszą być oczy, żeby były oczy, to musi być łuk brwiowy i policzek wybity. Weź serewkę najpierw, jak to robisz, i sobie posprawdzaj, czy ten policzek wychodzi ci tyle, czy może ten policzek jest bardziej tak zrobiony i że jest na podobnym poziomie. To już zależy, w jaką stylówę chcesz się pchać, ale sprawdź to sobie. No i jak masz ten policzek, to potem ci się cofnie do podbródka. Tu możemy to sobie powiększyć, tego cranial massa. I tu masz ucho. Widzę, że coś mi nie siedzi, więc te proporcje ja sobie ponaginam. Sprawdzę sobie z moją rewką. Ponaciągam sobie te proporcje. Wyznaczę te kierunki. I jak mam tu środek tej twarzy, to może tu mam trochę za duże wodogłowie. I tu w przestrzeni będę miał tą linię, gdzie mogę sobie te oczy zacząć wrzucać. Tu będzie jakiś nos na tej linii twarzy. Bierzesz to sobie, ten wycinek, prosty kawałek papieru i sobie go zaginasz, nie? W przestrzeni. I on ci się robi taki. Czaisz? I teraz bierzesz ten kawałek, który jest zagięty i sobie go obracasz tak, żeby na twarzy go położyć. Więc w tym ułożeniu on będzie jakoś tak se leżał. Więc jak weźmiesz te oczy sobie najpierw prosto narysujesz, to okej, tu one będą dalej w tym samym miejscu. Ale jak już to sobie obrócisz, ten kawałek papieru w tę stronę, to tu jedno oko będzie się wydawało trochę większe, a tu jedno nam będzie uciekać na końcówce tego papieru zgodnie z krzywizną. Wiesz, o co chodzi? Jak mam tą parabolę w przestrzeni i obrócę sobie tą kartkę, na której ona jest narysowana, ta parabola mi się zniekształci. Tu nam oko zacznie się zwężać na tym uciekającym planie, a tu nam oko będzie szersze. Wszystko nam tu w perspektywie musi się zaginać. Więc te brwi, nawet jak je rysujesz w dół, to one również muszą tu z tą perspektywą śmigać, nie? To jest ten breakdown, ta konstrukcja, którą ja widzę, jak rysuję te anime baby, nie? Mogę dodawać detale do tego, mogę te proporcje jeszcze sobie naciągać. Może trochę za duże te oczy są, więc ja sobie powiększę resztę twarzy. Mam już 10 lat i nauczyłem się rysować anime baby z tego kursu! Jak chcesz ten sam ryj narysować pod innym kątem, to możesz sobie znowu zacząć od tej kuli. I teraz ja sobie wyobrażam, że ona się patrzy w dół, więc co? Perspektywa w tę stronę.
moje linie pomocnicze zgodnie z perspektywą w tę stronę. Wiem, że tu mi musi ten łuk brwiowy wchodzić, to sobie wybijam tą konstrukcję znowu w dół. Potem będzie do podbródka schodziło. Widzę to w perspektywie, wiem, że tu jest ten nosek, ciągam to w tę stronę. Już widzę, że kula jest za mała do tego, co narysowałem, to sobie ją podciągam. To musi nam znowu schodzić. W tym miejscu gdzieś tam będzie to ucho. Widzę te linie, które wcześniej mieliśmy. Kartkę papieru jej naklejam i widzę, że to leci jakoś tak. Pamiętacie tę kartkę wyciętą, tutaj oczy były? To teraz ja tę kartkę zaginam w tę stronę. Tu będzie jedno oko, tu będzie drugie. Tu se może ściągnę trochę, te za ucho pociągnę bardziej. I wkleję tu jedno oko i drugie oko. Cyk. Mogę sobie wprowadzić kolejną linię tutaj. Mniej więcej w połowie gdzieś jest, są te usta. Ale ty jak nie wiesz, czy to jest w połowie, czy to jest w jednej czwartej, to sobie sprawdź na rewce, co za problem. I masz usta. I okej, te oczy może nie wyglądają teraz zbyt sexy, ale chodzi o tą konstrukcję, żeby to najpierw skumać. Teraz jak już rozumiesz, jak to wygląda z boku, to możesz teraz to sobie narysować z przodu. Tylko nie spłaszczaj tego. Jak rysujesz z przodu, to możesz sobie wziąć narzędzie symetrii, bo czemu nie? To co, to musisz tu ściągnąć w dół trochę, żeby ta potylica była większa, podbródek, wcisnąć to ucho tutaj na tym styku, tak jakśmy to robili. Nie ucz się proporcji, naucz się landmarków. Tu, gdzie potylica się kończy, ona się będzie chować za uchem, że tu się ucho zaczyna. Na podobnej wysokości będzie nos do tego ucha, nie? Że tu, o, że tu jest ten nos. Widzisz, pamiętasz ten plaster, cośmy sobie nakleili? Tu. Cyk, że ten nos się zaczyna. Naklej sobie ten plaster. Już z plasterkiem biegnie mama. Zrób na prosto i śmiga. Czaisz? Ale już znasz tą konstrukcję. To nie jest tak, że rysujesz arbitralne linie, tylko wiesz, skąd one się wzięły. Że to jest, o, naklejone na tą zagiętą formę. I teraz możesz sobie wrysować w to włosy, czy co tam chcesz, poprawić oczy, narysować highlightiki, jaki tam chcesz styluwie. Ważne, żeby tą konstrukcję ogarniać, co się dzieje. Bardzo ważna rzecz, zróbcie sobie skrót klawiszowy, bo żeby flipować canvas, czyli żeby robić lustrzane odbicie tego, co się widzi. I jak będziecie tak robić, łatwiej wtedy zauważyć, gdzie są jakieś problemy w perspektywie, w symetrii. Możesz być takim gigaczadem na przykład, mieć taką malutką głowę i wielkie ciało. Proporcje sobie możesz ponaciągać pod to, co chcesz przedstawić. A jak nie umiesz łapać proporcji, to idź na tutorial Prozure, jak rysować wszystko. On tam pokazuje, jak łapać proporcje. Widzicie, że robię to dosyć na szybko, z tego względu, że jakby nie chcę, żeby ten poradnik trwał za długo. Tu wywalę ten policzek. Widzisz, to jest potylica. To tak naprawdę nie powinna być kula. Jak sobie spojrzysz na nią z góry, to ona będzie raczej takim jajkiem, a tył jest większy, nie? Raczej w tę stronę to będzie. Tą twarz obracamy, to pewnie tą potylicę trzeba będzie wyciągnąć bardziej do tyłu. Po prostu double checkuj te proporcje. Bierz serewki i se sprawdzaj, jak na rewkach mają te proporcje. I co? Mamy tutaj to, o, tą potyliczkę, cik, cik, cik. Ten plaster. Spróbuj plastrów. Tutaj, o, cyk, cyk, cyk. Rysowaliśmy wcześniej te oczy tak, albo jako okręgi. Ale jak rozbijesz sobie oko... Moje oko. To fajnie jest zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Często od dołu jest płasko po prostu. Czyli tu od dołu to nie jest problem, możemy sobie spłaszczyć. Albo delikatnie wyciągamy w tym miejscu, czyli tu mamy płasko i tu wyciągamy. Jak rozbić sobie tą górną powiekę? Ta powieka musi nam jako krzywa w perspektywie funkcjonować. Więc jak jesteś słaby w perspektywę, to poćwicz sobie krzywę w perspektywie. A możesz też sobie to porozbijać, tą krzywą, na trzy odcinki. I tu będzie bardzo odcinek taki pionowy, tu będzie bardziej poziomy, a tu będzie skośno w dół. I jako trzy części, żeby widzieć skrót perspektywiczny. Jest łatwiej może wtedy zachować niż przy krzywej. Dolna powieka, płasko. I górę sobie mogę rozbić na coś takiego. I drugie oko sobie też rozbiję na te trzy części. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy rysowaniu mord, to czewki, tęczówki. Jest bardzo ważne, żeby zachować odpowiedni kąt w przestrzeni. One powinny być prostopadle do kierunku tej dolnej powieki mniej więcej. Bo jak zaczniesz rysować je prosto, to ci będzie nie siedziało. Więc zwracaj uwagę, żeby one były właśnie prostopadle do tego kierunku twarzy. Możesz to sobie trochę do pionu naciągnąć, ale żeby one były w tej samej osi. W zależności od tego, jaka będzie relacja powieki do tej soczewki, to taką emocję w dużym stopniu twarz będzie wyrażać. Jeżeli narysujesz powiekę nisko, to twarz się wydaje bardziej znudzona. Jeżeli narysujesz powiekę za wysoko lub narysujesz soczewkę za bardzo na środku, to będzie przerażona albo zdziwiona.
jak dasz ją wyżej, to może też działać, tylko będzie bardziej zamyślona na przykład wtedy. Więc sprawdź sobie na rewce, jak ktoś ma ekspresję, gdzie ta powieka wędruje i taką też emocję uchwyć. Ja wiem, że w tych anime to działają bardzo fajnie. Kawałek tutaj powieki wchodzący na to oczko. Pamiętasz, jak serysowaliśmy to, żeby usta zrobić? To są naturalne usta. No, to te usta anime, poza tym, że mają swoją pozycję tu, to jeszcze mają jakąś swoją pozycję w przestrzeni pionowo, to znaczy względem symetrii twarzy, ale to się często nagina. I jak chcesz narysować uśmiechniętą postać w anime, to często nie narysujesz jej tego na tej symetrii, która tu siedzi, tylko możesz jej przesunąć ten uśmiech bardziej w kierunku kamery. Warto też dorysować powieki i brwi. Mamy te paseczki tutaj, to sobie zwróćmy uwagę, żeby one mniej więcej w perspektywie jak oczy siedziały na tych paseczkach, nie? I jak mam to, poprawiam sobie te proporcje może tej potylicy jeszcze. Teraz załóżmy, że chcę sobie wrysować w to włoski, to biorę pod uwagę, że włoski muszą mieć jakiś punkt na tej głowie, z którego wychodzą. Nie jest tak, że sobie wrysujesz coś takiego i odziała. To musisz te partie włosów też sobie wyobrazić, że one wychodzą z konkretnego miejsca na głowie. Tutaj jeden chunk włosów na tą grzywę. Tutaj drugi chunk włosów. On ma jakąś swoją objętość, więc nie będzie idealnie na krawędzi głowy, tylko będzie trochę wychodził. Odstające pojedyncze włoski będą. To tu masz kolejny chunk włosów. Jak chcesz szyję do tego dorysować, to fajnie też wyrysowywać szyję. Ta szyja gdzieś za uchem nam się powinna zaczynać. Wrzucam te włoski tutaj jeszcze z tyłu. Włosy z tyłu spięte i tu też chunki włosów. Jak ty nie wiesz, co ci nie siedzi, to weź sobie nałóż ten rysunek na jakiegoś fajnego artystę, który narysował w podobnym kącie twarz i sobie sprawdź, co ci nie siedzi. To teraz będziemy wchodzić w detal. Wiadomo, że musicie nabrać pewnej praktyki i od razu wam to nie będzie wychodzić, ale ważne, żebyście tą konstrukcję twarzy ogarniali i potem możecie sobie to stylizować coraz bardziej. Więc ja sobie po prostu lineartowo poprawię to. Pamiętam o tym, że te włosy skądś wychodzą. Dobra. Im bardziej w pojedyncze włoski, w taki detal wchodzimy, tym ta linia nam schodzi cieniej. No to teraz ci pokażę triki, które ja robię z oczami. Warto się zastanowić, czy chcecie dolną powiekę wyciągać. Jak chcecie taki mocny beauty, to warto tą dolną powiekę bardzo delikatnie albo nawet w ogóle zaznaczać. Na przykład to miejsce, gdzie jest łączenie soczewki z powieką, to sobie zaznaczę. Górną powieczkę, te rzęsy sobie zaznaczam, o tak. I nie rysuj każdej rzęski po kolei. Dodaj sobie jedną rzęskę albo dwie rzęski. Jak chcesz, możesz 4-5, możesz popróbować, ale nie przesadzaj z tym. Nie ma co rysować każdej rzęski z osobna. Zaznaczę sobie, o, ten fragmencik. Sprawdź sobie, czy oko masz na pewno w tej samej osi symetrii. Ona jest obrócona w tą stronę, więc nawet jak masz ten łuk, to fajnie w anime podkręcić, że te rzęski idą w tą stronę, nie? A nie, że idą w tą. Więc rzęski też tutaj na tym łuku będą nam uciekały w tamtą stronę. To, co ja jeszcze lubię robić w takich szkicowych rzeczach, to zaznaczać sobie tą ciemniejszą część oka, czyli tutaj, gdzie nam to światło nie wpada. Mogę sobie jeszcze wrzucić tak zwany highlight, czyli takie białe odbicie. To nam też ten appeal, taki cuteness wyciąga. Cyk, a z noska też sobie tylko kawałeczek tego noska zaznaczam, całego nie trzeba. Zwróć uwagę, żeby zaznaczyć kąciki ust mocniej, a środek se zrób delikatniej. W kącikach ust jest najwięcej cienia. Jak robisz uśmiech w perspektywie, to nie rób tego tak. Na środku podciągnij tą krzywą do góry, żeby to było taki kształt. Jest pewien nawrót tu w tym miejscu do góry. Może ten highlight tu jest niepotrzebny. Posprawdzaj sobie rzeczy, nie? I co? Możemy sobie podobne zasady ponarzucać, ale dać trochę inną formę, inny kształt może tej twarzy. Może bardziej okrągłą tą buźkę. Ale widzicie, cały czas tą konstrukcję mam w głowie. Większa potylica jeszcze musi wejść. Te czanki włosów wychodzące z jakiegoś tam miejsca. To sobie to poprawię. Te same zasady aplikujemy, a możemy robić różne stylizacje. Pamiętacie ją? To jest ona po 20 latach. Teraz jeszcze jeden. Dobra, więc zaczynam znowu od tej konstrukcji. Teraz jak chcę zrobić złą gębę, to muszę powiekę niżej trochę dać. No i naturalnie kąciki ust w dół. Można to spokojnie wyciągnąć jeszcze w dół. No to dalej wszędzie widać mój influence. Dobra. O, perukę afro to pewnie bym sobie mógł kupić sam akurat. Dobra.
Myślę, że to też jest spoko mordka. Zobacz jeszcze, jak ja tu, co ja za linię podkręciłem. Tu podkręciłem ten lineart tych najważniejszych miejsc. Tu, żeby oddzielić twarz od włosów, że tu masz plan z tyłu, a tu masz z przodu, to tu dałem mocny lineart na twarzy. Tutaj zobacz, cały tu obwód jest mocniej, a detal we włoski tutaj jak robię, pojedyncze źdźbełka robię delikatniej. Mostek nosa bardzo delikatnie zarysowany, tu nawet w tym miejscu go nie musi być, to i tak mózg ci już dopełni. Kolorowanie mordy to zrobimy osobny tutorial, bo mi się wydaje, że to jest zupełnie inny temat. Nie chce mi się więcej już gadać. Dika paka loka faka maka fą. Nie rozumiem.